ostatnim czasie Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa przeprowadziła kilka ciekawych inwestycji. Część z nich została już zrealizowana, część dopiero dobiega końca. Zakończyliśmy praktycznie, tak powiedziałem wcześniej, te place zabaw, place rekreacji. Już na taką skalę nie będziemy robić. Nie będziemy robić na taką skalę albo praktycznie już w ogóle miejsc postojowych. Dlatego, że nie ma miejsca już na realizację tych miejsc. Zlikwidowaliśmy gazowe podgrzewacze w 55 budynkach. Wydawałoby się to 5 lat temu, że to będzie ciężko szło, ale to się rozwinęło na taką skalę, że mieszkańcy doceniają tą ciepłą wodę użytkową, którą mogą odkręcić bez Junkersa, bez konserwacji, bez problemu z wentylacją i tak dalej. No nie wymieniamy już stolarki okiennej, nie dofinansowujemy wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach. Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa przeznaczy na różnego rodzaju prace w najbliższym czasie około 13 milionów złotych. Tak więc zbyt dużego spadku inwestycji nie będzie. Dalszy ciąg termomodernizacji budynków na Zabobrzu 3, dalszy ciąg modernizacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy wody. Będziemy robić również trakty piesze, modernizować te trakty piesze i będziemy robić szereg prac remontowych w budynkach, a mamy tych budynków 135. Będziemy się koncentrować na dojściach, na schodach wejściowych, na tych elementach, które już od dłuższego czasu czekają na to, żeby realizować te przedsięwzięcie. Do tego spółdzielnia chce większą uwagę poświęcić uporządkowaniu terenów zielonych.